Cześć. Chciałem Wam dzisiaj pokazać, jak moim zdaniem dość ciekawy, a zarazem prosty sposób można zilustrować pacjentowi, skąd bierze się tak zwany ból z dnia na dzień. Czyli nie na skutek urazu, nie na skutek przeciążenia. Powiedzmy, pracował w ogródku przez cały dzień, malował sufit przez cały weekend. Tego typu rzeczy wykluczamy. Mamy pacjenta, który nam raportuje, że na przykład od 3 tygodni boli go kolano. On nie wie skąd. Ból się pojawił z dnia na dzień. Co ja w takim momencie lubię właśnie pacjentowi pokazać, jest rozrysowanie mu pewnego wykresu. Rysujemy sobie dwie osie, pionową i poziomą. Na osi pionowej mamy ból i oznaczamy sobie próg bólu. I tak, wszystko co jest poniżej tego progu nie daje nam dolegliwości bólowych. Natomiast powyżej zaczyna się ból. I wiadomo, im wyżej, tym intensywność bólu będzie rosła. Na osi poziomej zaznaczmy sobie kilka przykładowych struktur. Niech to będzie kolano, staw ramienno-łopatkowy, czyli bark, jakiś staw kręgosłupa szyjnego i niech to będą jeszcze dwie struktury miękkie, czyli czworoboczny, jego górna część, też jak jest napięty, daje nam dolegliwości bólowe oraz niech to będzie mięsień podgrzebieniowy, czyli infraspinatus, który też może promieniować i jest często bolesny. I tak, jak się rodzimy, wszystkie te struktury są na poziomie zero, czyli nic nie boli, jest idealny stan. Natomiast czasem, poprzez nasz codzienny styl życia, czyli czy jesteśmy aktywni fizycznie, czy nie jesteśmy aktywni, czy siedzimy, jaką postawę przyjmujemy w ciągu dnia, czy się dobrze odżywiamy, czy się wysypiamy, czy mamy dużo stresu w życiu, to wszystko wpływa na układ tych struktur na tym wykresie. Co mam na myśli? Powiedzmy, że mamy 18 lat, jesteśmy trochę aktywni fizycznie, natomiast mamy pracę siedzącą, odżywiamy się średnio, nie zawsze się wysypiamy, stresu trochę jest i układ może wyglądać w wieku 18 lat, powiedzmy gdzieś tak. Jak widać, jeszcze nic nie przekroczyło tego progu, także nic nas nie boli, ale już gdzieś tam możemy odczuwać, że na przykład mamy trochę sztywniejsze kolano. Czujemy większe napięcie w obrębie tego kolana. Jak nic nie robimy, prowadzimy dalej taki styl życia, no to powiedzmy w wieku 35 lat to nasze kolano w końcu przekracza ten próg bólowy, czyli doznajemy pierwszego bólu. I jak widać, jest to proces. Nie tworzy się taki problem z dnia na dzień, tylko trwa to miesiącami, często latami. I jak złymi nawykami doprowadzamy do tego, że w końcu doświadczamy bólu, możemy oczywiście ten proces odwrócić. Czyli możemy więcej aktywności sportowej wprowadzać w nasze życie, lepiej się wysypiać, stres minimalizować i nagle to kolano, które bolało, mniej boli. Oczywiście terapia też tym wszystkim pomaga. Czasami może być sytuacja, że nagle przychodzi pacjent i mówi, że 2-3 rzeczy w różnych częściach ciała go bolą. O czym to może świadczyć? Że niekoniecznie mamy do czynienia z jakimś na przykład reumatyzmem, fibromialgią, tylko jak przeprowadzimy wywiad, nagle się okazuje, że pacjent mówi nam, że w ostatnim czasie doświadczył dużego stresu, czy to w zawodzie, czy to w życiu prywatnym i nagle te struktury, które gdzieś tam były poniżej progu, pod wpływem dużego bodźca stresu przekroczyły nam ten próg i pacjent doznaje bólu. I teraz zamiast na przykład pracować manualnie z każdą z tych struktur, możemy popracować nad ogólnym zmniejszeniem napięcia na układzie nerwowym. Także warto zapamiętać sobie taką ilustrację, taki wykres pokazujący właśnie, jak dochodzi do momentu pojawienia się pierwszego bólu. Myślę, że będzie to też cenna informacja do pacjenta i da mu też do zrozumienia, skąd bierze się ten ból i co na przykład można zrobić, aby obrócić tendencję i zrobić z tego bolącego stawu kolanowego znowu sprawny, niebolesny staw kolanowy.